Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kulturalnych od Kuchni. W dzisiejszym odcinku wyjątkowo nie będziemy gotować, ale będziemy pić. A to wszystko za sprawą Marka, którego chcę serdecznie powitać. Cześć Marku. Witam. Mobilnego barmana. Mobilnego barmana z Polkowic, Barmagę. Dobrze mówię, Marku? Tak, zgadza się. Barmaga. Czyli to jest taki bar, który możecie sobie zamówić i na wesela, na chrzciny, na 40, 50, 60. Na co jeszcze w ogóle można zamówić sobie takiego barmana? Na każdą okazję. Nie tylko wykonujemy drinki alkoholowe, ale bardzo się specjalizujemy w bezalkoholowych, w różnych lemoniadach naturalnych. I możemy obsługiwać imprezy dla dzieci również. Ja właśnie uprzedzę, że dzisiaj będziemy przyrządzać wszystkie drinki bez alkoholu oczywiście, więc śmiało te przepisy możecie próbować w domu i mogą pić te produkty, które tutaj wytworzymy też dzieci, prawda? Oczywiście. To teraz chyba czas sprawdzić twoje doświadczenie, bo mi tutaj już bazylia i mięta bardzo mocno pachną i chciałbym zobaczyć, do czego ją wykorzystasz. No i do czego wykorzystasz mnie, bo ja w ogóle pierwszy raz stoję za barem i mam nadzieję, że mi wybaczycie, jak zbiję jakąś szklankę. Znaczy ty bardziej, jak mi wybaczysz, że zbiję tobie szkło. Bo oczywiście cały bar i cała zastawa jest Marka i to wszystko można spotkać na tych imprezach, które obsługujesz, prawda? Oczywiście tak, pełne wyposażenie. To co, bierzemy się do dzieła? Działamy. To od czego zaczynamy? Oczywiście od mojito. Okej, okay, czyli klasyka taka na gorący dzień. Klasyka, klasyka. Można wykonywać w wielu wersjach, kwestia dowolności na wielu składnikach. Jest bardzo popularny, jest jeden z najpopularniejszych drinków u nas. Często się goście o niego pytają, więc zróbmy po wersji naszej, czyli wersji Barmaga. Okej, okay, czyli mojito w wersji Barmaga. To mów, co będziemy używać, jakichś produktów, ja będę je pokazywał. Od czego zaczynamy? Po pierwsze od limonki. Czyli limonka będziemy korzystać z limonki. Z czego jeszcze? Następnie z ziół świeżych. Wiecie co, ja poznaję, z mojego ogrodu, że to jest chyba bazylia i mięta, bo one mi już od dawna tutaj pachną. Tak, prawda? Jest, zgadza się. I mówisz, że sam hodujesz bazylię, tak, i miętę? Tak, jeśli chodzi o taki materiał, uważam, musi być najlepszy. Okej, okay. Co następne? No i później będziemy składniki. Tutaj mój tajny składnik taki, który też sam wykonuję. Mówimy, jest to, podniesiemy do góry. Jest to tak zwany miks słodko-kwaśny. Mhm. Później podamy recepturę, bo okay, warto ją mieć w domu. Okej, okay, więc jak czyli zostaniecie z nami, to poznacie, tak, recepturę. Oczywiście. Tego słodko-kwaśnego. Tylko pod tym warunkiem. Okej, okay, dobra. Czyli sweet and sour. Okej, okay, po angielsku. Tak troszeczkę. Terminologia barmańska jednak tutaj się kręci w koło tego języka. Jasne. Coś jeszcze, oprócz limonki, mięty, bazylii, no, i naszego tajnego składnika. Jakiegoś płynu, no właśnie, użyć troszeczkę. I będzie to, zrobimy w dwóch wersjach. Okej. Okay. Tak, ty wykonasz na bazie wody gazowanej. Czyli to będzie mój pierwszy sprawdzian, tak? Tak, dzisiejszego dnia, okej, okay, dobra. A ja na bazie lemoniady klasycznej. Czyli ty robisz z lemoniadą, ja robię z wodą. Tak jest. Okej. Okay. Owoce. Dobra, ale owoce do szklanki? Tak jest, wrzucamy. No bo szklankę ile? Proponuję cztery kawałki limonki. Limonki. Sama tak limonka. Tak jest. Ja też już sobie tutaj wezmę. No i widzicie, jakie on ma płynne ruchy, a ja mam wszystko. Ale to jest kwestia doświadczenia. Tym się pocieszam. I pewności w tym miejscu, w nowym miejscu. Dla ciebie jest to nowe miejsce. Nie ukrywam, częściej jestem po drugiej stronie baru niż po tej stronie baru. W sumie pierwszy raz jestem za barem. Dobra, ale skupiamy się na mojito. Niektórzy tak mówią, prawda? Tak. A powinno się mówić mojito? Nie, niech każdy mówi jak uważa. A, okej, okay, dobra. Dobra, czyli robimy mojito. Mamy, tak, już limonki. Poproszę cię teraz o cukier trzcinowy. Wiem, gdzie jest. Tu jest cukier trzcinowy. Ile go potrzebujemy? Taką porządną łyżkę stołową. Porządna łyżka, tak, stołowa dla mnie to jest tyle. I tutaj do środka. Ciach. Ciach, rach. Teraz ja. Co teraz? Mocno, intensywnie ucieramy cukier z limonką. Dobra, no to bierzemy. Pokażę, ci zademonstruję. Przytrzymujesz i mocno pracujemy ciałem, bo gdybyś musiał wykonać na 100 mojito na takiej imprezie, no to... No to ci powiem, żebym miał bica niezłego, jakbym 100 taki mojito wykonał. Ale to dobre ćwiczenia siłowe. Tak jest. Staraj się nie przełamywać, tylko prosto z góry. Aha. Tak.
i ucieramy. Wydobywamy w tej chwili tak sok, który będzie nam potrzebny i naturalne bogactwo aromatów. Teraz sięgamy po zioło. Po zioło. Tak. Zademonstruję ci. Weźmiemy, to jest większa szklanka, weźmiemy troszeczkę więcej mięty. Dwie gałązeczki. I jedną taką super gałązkę bazylii. Mało kto wykonuje w takim połączeniu. Ja się z nim w Polsce nie spotkałem akurat. Taka może być? Czy aczkolwiek dużo? Bardzo dobra. Doskonały wybór. Powiem wam szczerze, że naprawdę znakomicie pachnie bazylia i mięta. Pierwszy raz spotykam się, żeby ktoś miksował, że tak powiem, te dwa zioła. I teraz tak, madlerem leciutko z wyczuciem. Dlatego, ponieważ zbyt mocno ugniecione zioło uwalnia więcej goryczy, niż nam to jest potrzebne. Okej, niby lekko z wyczuciem. Tak, przełamujemy tylko liście. Myślisz, że już? Tak. Więc pora na lód kruszony. Już daję. Crash ice. Crash ice. Musimy zrobić tu miejsce, bo coraz ciaśniej nam się robi na stole. Zgadza się. Niby taki mały drink, a tyle rzeczy. Zgadza się. Czyli tutaj mamy kruszony lód. Tak. I zasypujemy całą szklankę. Całą szklankę? Tak. O ludzie. To gdzie tu się zmieści jeszcze ta woda? Super. Ale najpierw sweet and sour. Mogę odłożyć już lód? Nie, jeszcze będzie nam potrzebny. Okej. Okay. Bierzemy. I tak zwany fry pouring, czyli bez odmierzania dawkowania poszczególnych składników. Wystarczy sobie w myślach policzyć albo zrobić jakiś gest, odsunięcie i tak dalej. Taka mała podpowiedź dla siebie. Okay. I proponuję raz, dwa, trzy. O matko, i teraz będzie raz, dwa, trzy. Powiedzmy, że było prawie tak samo jak twoje. Okay. Ja odstawiam. Super. Tak. Teraz proszę łyżeczka barmańska. Na tym etapie dobrze jest podbić, czyli powoli ją do dna. Tak jest. I śmiało bijemy łyżeczką w dno. I w tej chwili? Tak. Leciutko. A w trakcie takich realizacji to chyba często musisz sprzątać bar, bo tu co chwilę coś się dzieje. Dokładnie coś się dzieje. No i on znowu szybciej skończył. O, może mam tu serwetkę, mógłbyś podać faktycznie coś tu nam. Proszę. Dzięki. Super. Chyba mi nie wychodzi. Mamy. I teraz tak, tak wcześniej mówiłem, w twojej wersji będzie woda. Okej. Ja sobie gazowana. Tutaj przetrę. Dobra, ja teraz mam wodę. Tak. Do pełna? Nie. W sensie? Nie. O, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Ja jeszcze odrobina. Odstawiamy. I jeszcze raz dolejemy odrobinę sweet and sour. Okej, okay, może teraz mi się uda, tak wiecie. Okej, okay. Poproszę. Jeszcze raz, robimy perfekcyjnego drinka, więc tak, jeszcze raz oczywiście. Leciutko wszystkie podbijamy. Drinki dzisiaj są perfekcyjne. Podbijamy. Słuchajcie, ja chyba w soboty zacznę z tobą jeździć na jakieś realizacje, wiesz? Zapraszam. Kilka godzin tutaj za barem. Zapraszam, zleceni mamy coraz więcej i szczerze mówiąc, wciąż szukam. A właśnie, a jak jest z terminami u ciebie? W sensie, że jakbym sobie dzisiaj zapragnął, żeby w sobotę na moich któryś tam urodzinach, nie powiem których, były super świetne drinki. To jest szansa, żeby to było w tą sobotę, czy nie bardzo? Zdarza nam się, że są bardzo krótkie terminy realizacji, kilkudniowe nawet. Mamy w tej chwili 3 składy barmańskie do dyspozycji. Także jesteśmy elastyczni w temacie. Czyli 6 osób z tobą razem? 6 osób, na zasadzie współpracy. Rozumiem, są moi głównie przyjaciele, znajomi, panowie. I ty ich szkolisz? Ja ich szkolę, oczywiście. Dochodzą do umiejętności. Często się zdarza, tak się pochwala leciutko, że już na drugiej, trzeciej imprezie podchodzą goście i pytają się takiego pana, no pan to na pewno widać, że pan tak dużo lat ma stażu za barem. Także można szybko wchodzić do pewnych umiejętności.
Czyli tutaj mamy już kruszony lód, tak. Mamy limonkę, mamy bazylię, miętę, mamy ten tajemniczy składnik słodko-kwaśny. Tak jest. O którym powiemy, zaraz zdradzimy jego skład. Tak? I to jest już będziemy wszystko. Go jeszcze dzisiaj używać. A, i cukier trzcinowy jest. Tak jest. I coś jeszcze tutaj dodajemy. I zauważ, jak pięknie podbiłeś, o co nam chodzi. Po pierwsze, żeby był równolegle wszystko było przemieszane, żeby od pierwszego łyka, który ktoś tutaj weźmie z tej szklanki, był ten sam smak, tak? Okay. To jest to siła pierwszego wrażenia, żeby nie było to rozwarstwione. Druga sprawa, mamy piękne zioło, które się prezentuje, które też ładnie wygląda, jak jest, nie leży na dnie zgniecione, tylko jest pięknie zaprezentowane. Lód kruszony bardzo pomaga, bo utrzymuje na miejscu. Yes. I teraz sięgamy jeszcze raz po lód kruszony i staramy się to nie się tak przegarnąć i bierzemy lód, ale szukamy takiego grubszego, tak? Okay. Takich kosteczek. Przegarniam. Tak. I... Nie? Chyba muszę dodać. Tak, oczywiście. Okej. Okay. I popatrz, jak to pięknie. I jeszcze. A, jeszcze. Tak, tak z górką, czyli tak, nie po poznańsku. Śmiało. Nie, nie. Tylko nas, tak po Dolnośląsku, z otwartym sercem. U nas jest wszystko na bogato. Na bogato. Już mamy tak pięknie wykonane, ale okay. Trzeba jakoś go pięknie zresztą ozdobić, tak? Ozdobić, tak. Ja proponuję lód odstawić, tak, bo nam, jeżeli nie będzie potrzebny. Słusznie. Okay. Ładna gałązka mięty. Obrywamy liście z dolnego, tak żeśmy taki piękny ogonek mieli. Okej. Okay. I go tutaj. I po prostu. Pięknie to robisz. Komponuję tutaj. O. Bazylii sobie tylko podarujemy, zrobimy sam top. Top, czyli co? Czyli taką górę. Czyli powiedzmy sam. Tak, dokładnie. Obok można. Ja tutaj dzisiaj. Od ciebie zależy, możesz dać więcej tego, jeśli zależy ci na ekstra efekcie. Mam nadzieję, że ja będę mógł spróbować tego drinka. To ja dam więcej bazylii, bo ona coś mi dzisiaj możesz, tak ładnie pachnie. Oczywiście. Czyli nie muszę żałować bazylii, mamy i trochę. No powiedzieć, że zapracowałeś na drinkach. A no tak. No a teraz z kolei na nasz tajny składnik, którym się dzisiaj podzielimy, zradzimy sekret mały. Mamy tutaj proszek, ja go zaserwuję. Dobra, ja powącham i zobaczę, czy odgadnę, co to jest za tajny składnik. Ja bym powiedział, że to imbir. No, niestety nie tym razem. Się myliłem, okej. Okay. Mamy tutaj ni mniej, ni więcej, tylko wysuszone skórki, czyli już element odpadowy, można powiedzieć, który każdy... No wyrzuciłbym do kosza, dokładnie, tak? Też kiedyś to robiłem, ale jednak stwierdziłem, że może coś tego uzyskamy. Jeszcze musimy coś, bo kruszony lód, przy kruszonym lodzie... Ciężko będzie wypić to. Tak, przy takich drinkach albo dwie cienkie, tak zwane słomki, okay. A może być lub jedna bardzo gruba, taka typowo wiadomo do czego. No jasne. Dobra, to ja mam dwie cienkie. Tak, ja również. I mamy gotowe, tylko teraz zawsze pamiętajmy o tym, żeby było ładnie i... Gustownie. Chyba trochę tych serwetek. Lekko przecieramy. Tak, od tego są. Do tego służą. I proszę, mojito raz. To co? Czas na degustację. Zapraszam. Ja biorę ten z wodą. A ja ten z lemoniadą. Bardzo dobry. Polecam. Jak jest gorąco, bazylia z miętą robi swoją robotę. To co? Zdrowia, nie? Najlepszego. No dobra, a jakbym przyszedł do ciebie pod bar, tak się mówi, pod bar? Nie. Do baru. Do baru, o właśnie. To jakbym przyszedł do ciebie do baru i powiedział, zaskocz mnie pan czymś. Po pierwsze, zadałbym ci dwa, trzy szybkie pytania. Co lubisz, w jakim klimatach, może na co masz ochotę dzisiaj nawet. Możesz lubić wiele smaków, innych tam składników na przykład. Jasne. Tak? To co, możemy tak zadziałać? Namierzam, tak? Zdziałam. Okej, okay, no to zaskocz mnie pan czymś. Okej.
rzeczy bardziej słodkie czy bardziej kwaśne, a może coś z goryczką? Słodkie. Słodkie jednak, okej, okay. Czyli typowy Polak. Następnie, może jakiś ulubiony kolor? O, czerwony. Niech coś, będzie czerwony jak cylinder. Coś dla odmiany, w porządku. No to dobrze, to teraz ja też troszeczkę pozostawię się w niepewności do końca i na koniec będziesz degustował. Czyli razem robimy słodki czerwony cylinder. Oczywiście. Okej, okay, zaczynamy. Moszkę. Nazwa robocza słodki cylinder. Nie, słodki czerwony cylinder. Słodki czerwony cylinder, SCC. SCC, no, bardzo ładnie. ACC? Jakoś tak. Nie wiem. Okej, okay, zaczynamy. Okay, czyli podstawa szklanka. Tak, te szklanka, akurat w tym momencie powtórzymy to szkło. Okay. Mamy tu duży wybór, ale zrobimy w tym samym. Teraz ja Ciebie poproszę o pomarańcze i świeżą i grejpfruta. Okej, okay, tutaj mamy już wcześniej przygotowane, nakrojone grejpfrut i pomarańczka. Tak, ważne, żeby była ze skórką. Dlatego cały czas się poruszamy, wydobywamy bogactwo naturalnych. W skórce jest też bardzo duży aromat. Olejki eteryczne i bardzo, bardzo fajne. Możemy nawet zaromatyzować dodatkowo na koniec, ale to za chwilę. Przygotujemy. Potrzebne nam będą szczypce. Szczypce, a gdzie je znajdę? Okej, okay, mam już. Super. Więc proszę, serwujesz jeden kawałek. Grejpfruta? Tak jest. Grejpfrut dla Ciebie. Dzięki. Grejpfrut dała mnie. I pomarańczka też jedna? Tak, po jednej sztuce. Hop. W wyraźnym kawałku. I siup. Większy. Poproszę o cukier trzcinowy. Cukier, więc cały czas robisz wszystko na cukrze trzcinowym, czy zwykłego? Używam go, też? W tym wypadku go użyjemy jako ścierniwa, czyli żeby uzyskać właśnie te zmiarkowane okay. olejki. Czyli on nie tylko jest dodatkiem, żeby posłodzić coś, tylko tak, jeszcze, również, żeby ścierał, tak? Tak, dokładnie. Okay. Pół łyżki w tym momencie. My już robimy słodkiego, ale to będzie później. Okej. Okay. No, bo sięgamy po madlery. Czyli to, co już wcześniej poznaliśmy przy mojito. Ja bym chciał cały czas podnieść, a ty tu mówisz, że to jednak musi być... Teraz przejdziemy do innych technik. Innych technik. Właśnie, bo ja bym cię nazwał królem wstrząsu, nie? Bo drinki się wstrząsa. Tak. Ale chyba nie tylko, bo ja coś tam się chyba miesza, bo w ogóle mieszać, a wstrząsać to jest zupełnie inna Dokładnie. Inszość. To jest miksowanie. Miksowanie. Czyli mieszanie. Okej. Okay. I wstrząsanie, czyli shakerowanie. Shakerowanie. A my teraz ucieramy. W tej chwili ucieramy, ugniatamy. I ugniatamy. Budujemy drinka. Można powiedzieć, że to jest technika budowania w szklance składnikami. Tworzymy go nie bez przyrządów dodatkowych, tylko bezpośrednio go składamy go, budujemy w szklance. Czyli jesteś inżynierem drinków. Ty również dzisiaj. Okej. Okay. Cukier będzie nam jeszcze potrzebny? Odstawiamy. Odstawiamy. Dobra. Teraz co? Teraz przydałby się nam lód. Lód. Mamy taką wielką misę kruszonego lodu. Okej, okay, użyjemy. Właśnie, co ciekawe jest, że Marek ma ze sobą w ogóle cały zapas lodu i gdziekolwiek byście nie chcieli zrobić drinka, czy w lesie, czy gdzieś nad jeziorem, wystarczy kawałek prądu, ty się rozstawiasz ze swoim barem i jest git, nie? Dokładnie tak. Troszeczkę, tak połowę powiedzmy. Okej. Okay. Starczy? Tak, starczy. Dobra, lód zostawiamy? Jeszcze niech zostanie. Okej. Okay. Będziemy wykańczać. W tej chwili... Składnikiem będzie herbata. To jest zwykła herbata czarna? Nie, niezwykła. Niezwykła. Owocowa. No i dobrze. Owoce leśne, w tym wypadku owoce leśne. Lejemy? Jeszcze? Jeszcze? Tak. Okej. Okay. Teraz pokażę, jak ty to robisz. No i właśnie, oj, on se góra, dół, człowiek przechyli i już. Tutaj też użyjemy sweet and sour, gdzieś nam się schłodzi odrobinę, on nam wzbogaci cytrusowo. A z czego on jest? Bo myśmy mieli zdradzić w poprzednim przepisie i chyba nie zdradziliśmy. Składniki Więc naprawiamy są bardzo błąd i teraz zdradzamy. Proste. Bierzemy szklankę cukru, szklankę wody, doprowadzamy do wrzenia i powstaje nam syrop cukrowy, który też się często przydaje w użytku domowym, jak również w miksologii szczególnie. Następnie wyciskamy świeży sok z cytryny, również szklankę i świeży sok z limonki, pół szklanki. To wszystko łączymy, można lekko to połączyć mikserem, lepiej się składniki przejdą. Butelkujemy, odstawiamy do lodówki,
na kilka tygodni spokojnie, nawet do miesiąca czasu, jeśli będzie dobrze schłodzone. Używamy do wszystkiego. Możemy robić lemoniady dzieciom sobie na bieżąco. Później zrobimy taką na bazie właśnie tego miksa. Jak również używać do innych kwestii dowolnie, jak to na samą ochotę. Świetna baza cytrusowa. Takie rzeczy są dostępne w handlu, oczywiście nie polecamy. Każdy może zrobić sam. Tak. Czyli robimy, chowamy do lodówki i na lato jak znalazł. Dokładnie tak. Oczywiście super. Wszystkie przepisy znajdziecie Państwo na dole pod naszymi filmikami. Są wszystkie przepisy. Proszę. Dużo tego dajemy? Nie. To mów ile? Na dwa, dzięki. Okej, okay. A na dwa, czyli... Raz, dwa. I faktycznie zawsze jak tak robisz, to sobie liczysz w głowie? Raz, dwa? Tak, to ułatwia. I nie rozprasza cię świat, że tyle. Właśnie dlatego, czeka? Kiedy mnie rozprasza, kiedy mam klientów przy barze, są jakieś zapytania, współpracuję z drugim barmanem, który też coś się dzieje, musimy na wiele rzeczy ogarniać jednocześnie. Także w tym momencie jest dobrze sobie, żeby się nie pomylić. Mi się pomylić. W ogóle wydaje, że praca barmana to jest na 100% obrotach, że tam jest tyle bodźców i tyle się dzieje, że uhuhu. Zgadza się, ciągle się coś dzieje. My sobie tutaj dzisiaj na spokojnie, bo nie mam żadnych klientów. Ja jestem jedynym klientem, a zarazem ci pomagam. Okej. Okay. Lemoniada? Lemoniada, okej, okay. Jest lemoniada. Tutaj. A, przepraszam. Tutaj mamy lemoniady. Dużo tej lemoniady? Jeszcze. Jeszcze troszeczkę. Śmiało? Okej. Okay. Ja też poproszę. I dwie wersje wykonamy w tej chwili. Smak troszeczkę będzie odjechany smakiem. Jasne. Ja wykonam, użyję tu syropu akurat na bazie hibiskusa. Mhm. Może być inny czerwony. No, to jest kwestia dowolności swojego własnego smaku. A tobie tu przygotowałem syrop litchi. Litchi, czyli egzotyki. Ja będę miał zadamy, z litchi, a ty będziesz miał tak, z hibiskusem. Zadamy egzotyki. I tutaj ostrożnie, bo to jest bardzo skondensowane. Słodkie. Czekaj, ja sobie też tak postaram się być profesjonalny. Jest? Super. Tak. Łyżeczki barmańskie. Ono ma tutaj takie coś, w sensie takie okrągłe, żeby sobie palca na tym położyć, czy co? Nie, jest to przyrząd, który jest użyteczny. Są o różne wykończenie łyżeczki, nawet z widelczykami, z takimi kulkami, one są dobre do miksowania. Ty w tej chwili używasz łyżeczki, która też jest mini madlerem, czyli można sobie jakieś zioło, coś aha. lekko, coś delikatne, jak trzeba tylko przyklepać, że tak powiem. Jak ale również szampon. Ale również można wykorzystać, może zaraz to pokażemy, żeby jeśli nam zależy na efekcie na górze wykończeniowym, innym kolorze, żeby nam się nie rozproszyło, nie przełamało. To wtedy lejemy po podczpieniu i to się nam ładnie rozchodzi wow. i nie. Jeśli nalejemy, mamy warstwy. Tak, jeśli nalejemy z ręki, to raczej się to przełamia wszystko. Okej, okay, czyli nawet trochę fizyki by się w szkole przydało, bo tam co cięższe, co lżejsze, to jest na górze, tak jest. Na dole. Okej, okay. Jeszcze odrobinę lodu, szukamy tego grubszego. Wykańczamy drinka. Śmiesznie to brzmi, jak mówisz, że wykańczamy drinka. Tak. Tym razem na pewno on nie wykończy nas, bo jest bezalkoholowy. Tak, bo jest bezalkoholowy, ale oczywiście okay. rozumiem, że jakbyśmy chcieli jakąś wersję alkoholową, to śmiało też można coś tam wkomponować. Oczywiście. Okay. Są tu rzeczy, które... Ja odstawiam lód. Odstawiamy. Dobra. I co tu mamy? Kolejną herbatę. Kolejna tym razem herbata. Herbatę tajską. Butterfly tea, czyli herbata motylowa. Bardzo zdrowa ale ona rzecz. Nie jest z motyli. Nie jest z motyli, jest z takich kwiatuszków. Wygląda jak mini iryski. Bardzo fajna rzecz, mega zdrowa sprawa. Zachęcam do zapoznania się na internecie, chociaż z informacjami. Dosyć droga jak na nasze warunki, ale bardzo mnóstwo antyoksydantów i innych. Innych zdrowa. Spraw. Bardzo zdrowa, naprawdę zachęcam. Jest praktycznie bezpłciowa smaku, ale rozumiem, jest zdrowa. Ale jest zdrowa. Ile i teraz zrobimy, ja ci pomogę. Jasne. Ona zrobimy jest w takie fioletowa. Wykończenie. Ona jest intensywnie, można powiedzieć, atramentowa. Oczywiście. Okay. I co? Zdekorujemy taki ładny letni drink, to może jakieś kwiaty. Jakiś kwiatek. Który wybieramy? Możesz wybrać dowolne. Ja wybieram jułkę. Jułkę. Ona jest w ogóle jadalna? Tak. Bardzo jadalna w tej chwili, mamy sezon na jułkę, już praktycznie przekwita powoli. Dobra, jest bardzo piękny kwiat, smaczny, można go naprawdę jeść.
Kurde, prawie jak na Hawajach. Smakuje jak delikatne, taka niedojrzała, młoda kukurydza. Mamy tego kwiata, może coś jeszcze damy ciekawego, też jakiś kolor. Ja bym tutaj też wydał Budleja Dawida akurat, też mego ogrodu. Pasuje, to jest krzew motylowy, bardzo do tego motyle się zlatują. I to jest wszystko z twojego ogrodu? To jest z mojego ogrodu. Ja nie akurat będę oryginalny i też dodam, że tak powiem. Super, super. Mamy. Czyli jest gotowy? Myślę, że tak, ale jeszcze damy jakiś owoc, bo on się kojarzy nam z owocami. Poproszę ciebie o pierwszy pojemnik z owocami. Okej, okay, uwaga, uwaga, wędrują do nas owoce. Tak. Tutaj mamy borówki, tak, maliny tutaj, jak pamiętasz, na początku przygotowywaliśmy. Tak, jeszcze wcześniej sobie przygotowywaliśmy. Tak, super. Musimy przytrzymać, bo to jest dosyć, jednak się rozkłada. I tutaj mamy maliny. Mamy borówkę, malinę i truskawkę. To nam się tutaj bardzo komponuje. Super, wow, bardzo ładnie zademonstrowałeś. Na bogato. I wersja na bogato. I co? Jeszcze coś mi tu brakuje. Proszek szczęścia. Czyli taka kropka nad i. Tak. I proszek szczęścia. Brzmi nieziemsko, ale zaraz zobaczymy, co robimy test. Czy odgadnę, co to jest? To jest biały proszek. Myślę, że większość też widzów odgadnie. Nie. Cukier puder. Cukier puder, a to dlatego mi... Albo to wszystko tak pachnie, że nie byłem w proszę stanie zidentyfikować. Proszę bardzo. I teraz zauważ, mamy bardzo fajną rurkę. Wyciągamy ją. O kurde, patrz. I skręcając, opuszczamy i skręcamy ją. Robimy supełek. Coś w tym stylu. No i świetnie. I on się skręcił, fajnie mu wyszło, a człowiek będzie... No powiedzmy, że jest taki bardziej amatorski supełek. Że co, i że to jest gotowe? Tak, poproszę znowu serwetki. Aha, pamiętajmy o tym, żeby podawać gościom osuszone i czyste drinki, żeby nie ubrudzili swoich wieczornych kreacji. I chyba mi się coś tutaj rozlało, ale mam nadzieję, i naszego baru. No właśnie, a ja tutaj już ubrudziłem pół baru. Powiem ci, że chyba by ze mnie nie było pożytku, jakbym ci pół produktów bym ci wydał. Dobrze ci idzie na pewno. Ale ładnie wygląda, o. No i patrzcie. Gotowe. Czyli tutaj mamy czerwoną herbatę, na bazie akurat herbatę na owocach leśnych. Mhm. Mhm. Może być jakiś hibiskus, może być malina, co kto lubi. A pamiętasz, jak nazwaliśmy tego naszego drinka? Czerwony cylinder, coś tam. Nie pamiętam, złapałeś mnie. Ja też nie pamiętam, dlatego cię pytałem. W każdym razie, że to jest wariacja na temat herbaty, czerwonej dokładnie, herbaty. Tak? Dokładnie tak. Polecamy do powtórzenia. Można powiedzieć, taka alternatywna wersja iced tea. I co, i myślisz, że mogę go spróbować, czy damy spróbować naszej ekipie tym razem? Myślę, że również powinieneś, a ekipa oczywiście. Okej, to ja próbuję, a drugie jest dla ekipy. Ja sobie próbuję tego, co ja zrobiłem. A co? No, ciekawy smak. Bardzo ciekawy smak, słodki, taki jak chciałem. Tak, jak chciałem. Miał... Już wiem, jak się nazywał, słodki czerwony cylinder. Tak jest, tak, o, tak. Tak się nazywa. SCC, tak, teraz wpadłem. Po smaku poznałem, co ja chciałem. No polecam. Polecam, to jest dobre. A reszta będzie dla ekipy, prawda? Tak jest. I pamiętajcie, nie powstrzymujcie się, składajcie, kombinujcie, próbujcie. Do swojego smaku dobieramy składniki, inne, nie musi być perfekcyjnie receptura, którą zasięgnęliście z internetu na przykład, jakiegoś klasyka, można ją poprawić, zmienić pod własne upodobanie organoleptyczne. Można powiedzieć, że to był specjalnie drink dla nas. Dla ciebie. Dla mnie, o. Tak. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Ja dziękuję tobie, Marku, że pokazałeś mi, jak robić przepyszne i orzeźwiające drinki. Też muszę cię pochwalić, bo naprawdę jak na pierwszy raz było bardzo dobrze. Czyli co, mogę... Skupiasz się na temacie, nie mylisz składników i już wyciągasz jakby wnioski w kwestii przestrzeni i cyklu rytmu pracy. Czyli to są bardzo ważne cechy. Jeśli będziesz miał jakąś lukę, w sensie nie będziesz miał kogoś obstawić, spodziewajcie się, że ja będę państwa obsługi. Jeśli byłbyś zainteresowany, to z pewnością. A gdybyście chcieli znaleźć Marka gdzieś w internecie, w jakichś mediach społecznościowych, to zapraszam na stronę facebookową. Jaką? Barmaga Barman i również Instagram o tej samej nazwie.
Tam możecie się dowiedzieć więcej na temat tego, co dokładnie robi Marek, jak to wygląda i znaleźć kontakt, gdybyście chcieli zaprosić go do siebie na urodziny bądź na wesele. Lub nawet coś się zapytać, może jeśli chodzi o jakieś porady, bardzo chętnie udzielę. Albo ewentualnie zgłębić tajemniki wiedzy. Tajemnice wiedzy barmańskiej. To co? Dziękujemy Państwu. Dzięki. Do widzenia. Cześć.